Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę, jak zrobić na szydełku taką śliczną, delikatną bombkę. Do zrobienia tej bombki wykorzystam wypełnienie akrylowe. Kulka akrylowa ma średnicę 10 cm. Możecie również użyć kulki styropianowej albo zrobić całe ubranko bombeczki, następnie włożyć do środka balonik, nadmuchać go, usztywnić w łódce, zostawić do wyschnięcia, potem balonik przekłuć, usunąć, no i wtedy ta bombka będzie cała, kompletnie ażurowa. Ja dzisiaj wykorzystam wypełnienie akrylowe, tak jak powiedziałam. Przyda się również kordonek. Mój kordonek to kordonek Maxi. Link do kordonku podam Wam w opisie filmu. No i oczywiście jeszcze szydełko. Szydełko 1,25 mm. Możemy w takim razie zaczynać. Robienie naszego szydełkowego ubranka dla bombki zaczynamy od zrobienia pętelki, następnie wykonania 5 oczek łańcuszka. I zamknięciu ich oczkiem ścisłym w kółeczko. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek plus jeszcze jedno oczko rozdzielające słupki w tym okrążeniu i wbijamy się w kółeczko 11 razy. Czyli robimy jeszcze 11 słupków. Między tymi słupkami wykonujemy jedno oczko łańcuszka. Tak wygląda niemal skończone okrążenie. Zrobiłam oczko za słupkiem i teraz łapię oczkiem ścisłym w trzecie oczko, którym zaczynałam moje okrążenie. Teraz wykonuję 3 oczka łańcuszka za słupek nad słupkiem z poprzedniego okrążenia, następnie 3 oczka rozdzielające i słupek w słupek z poprzedniego okrążenia. W ten sposób. Znowu 3 oczka i kolejny słupek w słupek z poprzedniego okrążenia. I w ten sposób wykonujemy drugie okrążenie. Czyli wbijamy się słupkami w słupki z poprzedniego okrążenia i rozdzielamy te nasze słupki teraz 3 oczkami łańcuszka. I kończę okrążenie, wbijając się oczkiem ścisłym w trzecie oczko, czyli jakby w szczyt pierwszego słupka. Teraz ponownie 3 oczka łańcuszka za słupek, czyli słupek nad słupkiem, kolejny słupek zaraz pod łuk, czyli mamy 2 słupki koło siebie, 3 oczka łańcuszka i znowu słupek w słupek z poprzedniego okrążenia, słupek pod łuk i 3 oczka łańcuszka. I tak wygląda nasze okrążenie. Tak wygląda skończone okrążenie. Zamknęłam je oczkiem ścisłym. Przechodzimy do kolejnego okrążenia, a więc ponownie 3 oczka łańcuszka za słupek nad słupkiem z poprzedniego okrążenia, teraz drugi słupek w kolejny słupek z poprzedniego okrążenia i trzeci słupek pod łuk. W ten sposób. 3 oczka łańcuszka i ponownie słupek w pierwszy słupek, słupek w drugi i trzeci słupek pod łuk.
i 3 oczka łańcuszka. I zamknęłam okrążenie oczkiem ścisłym i kolejne okrążenie wykonujemy analogicznie. To znaczy znowu dodamy jeden słupek. 3 oczka za pierwszy słupek nad słupkiem. W kolejne 2 słupki z poprzedniego okrążenia wkłuwam się słupkami, czyli mam już 3 słupki w ten sposób i dodaję 4 słupek pod łuk. I ponownie 3 oczka łańcuszka rozdzielające nasze grupy słupków. A więc mamy 3 słupki. W te słupki wkłuwam się kolejno słupkami. Mam 3 słupki, 4 słupek pod łuk. I 3 oczka łańcuszka. I tak naokoło. Tak wygląda w tej chwili ubranko dla bombki. Kolejne okrążenie to będzie ostatnie okrążenie, w którym będziemy dodawać słupki i wykonujemy je ponownie analogicznie. A więc 3 oczka łańcuszka, słupek w każdy słupek z poprzedniego okrążenia, czyli miałam ich 4, więc tutaj też są 4. No i dodajemy jeden słupek pod łuk. Czyli będę miała teraz grupę 5 słupków. 3 oczka łańcuszka przerwy. I ponownie wkłuwam się w słupki z poprzedniego okrążenia. Od tego okrążenia zaczynamy słupki odejmować, a będą nam się wydłużać oczka, łańcuszka rozdzielające nasze grupy słupków. A więc w poprzednim okrążeniu mieliśmy 5 słupków. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka nad pierwszym słupkiem, słupek w drugi słupek z poprzedniego okrążenia, słupek w trzeci słupek i teraz narzut. Wkłuwamy się w 4 słupek, przeciągamy, mam 3 pętelki na szydełku, przeciągam nitkę przez 2 i zostawiam sobie teraz 2 pętelki na szydełku. Robię narzut, czyli tak jakbym tego słupka nie przerobiła do końca. Robię narzut, wbijam się w 5 słupek, mam teraz 4 pętelki, przeciągam nitkę przez 2, mam 3 pętelki i teraz przeciągam nitkę przez te wszystkie 3 pętelki. W ten sposób 2 ostatnie słupki są ściągnięte jednym oczkiem. Robię teraz przerwę na 5 oczek łańcuszka, czyli 5 oczek łańcuszka i ponownie. Słupek w pierwszy słupek, w drugi słupek, trzeci słupek. Zostały mi 2 słupki. Narzut. Przeciągam nitkę przez 2. 2 pętelki zostawiam narzut. Przeciągam nitkę przez 2. Mam 3 pętelki na szydełku. Przeciągam nitkę przez wszystkie 3. Ponownie 5 oczek łańcuszka. W ten sposób wykonujemy całe okrążenie. Okrążenie już jest skończone, przechodzimy do kolejnego i wykonujemy je bardzo podobnie, to znaczy znowu odejmujemy nasze słupki. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka nad pierwszym słupkiem, słupek w następny słupek i teraz zostaje nam tutaj jeden słupek plus to oczko, które nam zebrało 2 słupki, czyli mamy w sumie tutaj 2 oczka. I je ściągamy, podobnie jak w poprzednim okrążeniu, do jednego oczka. Czyli narzut, wbijam się w słupek, przeciągam przez 2, zostawiam pętelkę. Narzut, wbijam się w kolejne oczko, przeciągam przez 2, mam 3 pętelki na szydełku i przez 3. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka, pół słupek pod łuk,
ten sposób kolejne 5 oczek łańcuszka i znowu jestem nad słupkami, czyli słupek w pierwszy słupek, słupek w kolejny słupek. No i ściągamy tutaj 2 oczka do jednego, czyli narzut przez 2, 2 pętelki, narzut przez 2, 3 pętelki i przez 3 pętelki przeciągam nitkę. 5 oczek łańcuszka, pół słupek pod łuk, kolejnych 5 oczek łańcuszka i znowu jesteśmy nad słupkami. No i teraz przechodzimy do kolejnego okrążenia. Mamy tutaj 4 słupki w poprzednim okrążeniu, ale 2 ostatnie ściągnęliśmy do jednego oczka. Czyli teraz robimy 3 oczka łańcuszka, właściwie nawet nie 3, 2 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, czyli troszkę krótszy słupek, nie przerabiamy go do końca. Narzut, wbijamy się w drugi słupek, przez 2 pętelki przeciągam i zostawiam sobie 2 pętelki na szydełku, czyli kolejny słupek, którego nie przerabiam do końca i ponownie w trzecie oczko, narzut przez 2 pętelki i mam 3 pętelki na szydełku. Czyli wszystkie 3 słupki mam jakby nieprzerobione do końca. I teraz przeciągam nitkę przez wszystkie 3 słupki i ściągam je do jednego oczka. Teraz łuki z 5 oczek łańcuszka. 5 oczek łańcuszka, pół słupek pod pierwszy łuk. 5 oczek, pół słupek pod drugi łuk i 5 oczek. I znowu jestem nad moimi słupkami, czyli narzut, wkłuwam się w pierwszy, przez 2 mam 2 pętelki. To samo robię z kolejnym i jeszcze raz i przez wszystkie pętelki przeciągam nitkę. W ten sposób ściągam sobie słupki do jednego oczka. I już prawie dokończyłam moje okrążenie. Jestem w połowie ostatniego łuku, czyli zrobiłam 2 oczka łańcuszka i teraz robię narzut. Wbijam się tutaj w oczko łączące pierwsze 3 słupki i wykonuję słupek. W ten sposób zrobiłam sobie łuk ostatni i jestem na szczycie, po środku tego łuku. I łatwiej mi rozpocząć kolejne okrążenie, które będzie polegało tylko i wyłącznie na robieniu łuków z 5 oczek łańcuszka. Czyli 5 oczek łańcuszka i wbijam się pod kolejny łuk. 5 oczek. I pod następny łuk. I teraz, moi drodzy, kończymy nasze okrążenie w ten sam sposób, w jaki kończyliśmy poprzednie. To znaczy robimy 2 oczka łańcuszka, narzut, wbijamy słupek tutaj po środku łuku z poprzedniego okrążenia, wyrabiamy go i znowu jesteśmy na szczycie łuku. I teraz, moi drodzy, zostało ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenie, z tym, że muszę Wam powiedzieć, że do wykonania naszej bombki będziemy potrzebowali 2 połówki ubranka. Ostatnie okrążenie pierwszej połówki wykonujemy tak samo jak to przedostatnie. Czyli są to same łuki złożone z 5 oczek łańcuszka naokoło. Natomiast teraz, w drugiej połówce naszego ubranka, w ostatnim okrążeniu będziemy te ubranka zszywać. W jaki sposób to robimy? Wykonujemy 3 oczka łańcuszka, następnie oczko sobie nieco wyciągam i teraz
składam, czy też biorę moją drugą połówkę bombki. Zszywam je tak, żeby było symetrycznie, czyli widzę, że jestem tu przed łukiem nad tym płatkiem naszego kwiatka, czyli jestem gdzieś tu. Teraz wkładam szydełko pod łuk mojego elementu już zrobionego, łapię wyciągnięte oczko i robię trzy oczka łańcuszka z powrotem. W ten sposób. Półsłupek pod kolejny łuk. Trzy oczka łańcuszka. Wyciągam sobie nieco pętelkę, żeby było mi łatwiej złapać. Następny łuk mojego elementu. Łapię pętelkę, przeciągam i trzy oczka łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk z pierwszego elementu. W ten sposób zszywamy nasze dwie połówki, z tym, że nie możemy ich zszyć całych, bo nie włożymy wypełniacza, tylko zszywamy do połowy. Połowę, a następnie wkładamy kulkę akrylową bądź styropianową. No i w ten sposób zszyłam sobie już właściwie ciut ponad połowę mojego ubranka na bombkę. Pora włożyć akrylowe wypełnienie. Staram się zszyć maksymalnie dużo, ponieważ na wypełnieniu, na twardej bombce akrylowej niezbyt wygodnie się dzierga. To nam się wszystko ładnie ułoży. No i jeszcze tyle nam zostało do zszycia. Tu już ładnie widać, jak bombka będzie się prezentowała. No i przystępujemy do zszywania na wypełnieniu. Tak jak powiedziałam, nie jest to najwygodniejsze, ale można sobie poradzić. No a tak wygląda skończona już bombeczka. Jak widzicie, wzór prezentuje się bardzo ładnie, delikatnie, równiutko rozkłada się na całej bombce. Zszycia właściwie nie widać, ginie w tym ażurowym splocie. Bardzo Was zachęcam do zrobienia i wypróbowania tego wzoru i zrobienia bombek własnoręcznych na choinkę. No i jeszcze chciałam Was zaprosić do pasmanterii Joanna. Bardzo fajne miejsce w sieci, duży wybór włóczek i kordonków. Chyba każdy tam znajdzie coś dla siebie. Zapraszam Was również na mój blog kroszet.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno. Jeżeli filmik Wam się przyda, jeżeli filmik Wam się podoba, to poproszę o łapkę w górę. No i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.